Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Smak Rozwoju, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Katie Carr, brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia. Nie ukrywam, że o Tobie, Twojej twórczości można mówić bardzo długo, ponieważ Twoja misja, Twój dorobek artystyczny, Twój talent i umiejętności zasługują na wielkie uznanie. Proszę Państwa, Katie Carr to nie tylko brytyjska piosenkarka polskiego pochodzenia, to również wspaniała osoba, która niewątpliwie tworzy most pomiędzy Polakami a innymi narodami, ponieważ jej twórczość zawiera polską historię. Ja w ogóle nie widziałam, że ja będę miała tego droga. 10 lat temu spotkałam wielki muza dla mnie, pana Kazika Pichowskiego. On uciekł z Auschwitz lat 42 i miałam okazję pisać piosenkę nazywane Commander's Call, ale nie widziałam, jak pisałam piosenkę, że pan jeszcze żyje. I potem poszłam do Polski i na pierwsze spotkanie robiłam mały filmik Kazik i samochoda komendanta, Kazik in the Commander's Car. I potem byłam bardzo blisko razem z pana Kazika, bo on mi robił, mogę powiedzieć, taki zaszczyt w jego polski patriotyzm i jego pasję do Polska. I nie wiedziałam nic o polskiej historii, mogę powiedzieć, 10 lat temu. I dzięki pana Kazika troszeczkę więcej wiem i on kierował mnie, żeby pisać te piosenki. On mnie inspirował, jak on był w polskim partyzanci, jak był w Armia Krajowa. On mnie kierował, żeby uczyć więcej o polskim pilocie, o generałach. Kochaj to, co robisz, a wciąż będziesz trwać, wiecznie trwać.